Bardzo serdecznie witam wszystkich na dzisiejszym naszym spotkaniu. Webinarium dzisiejsze nosi tytuł Wolontariusze w bibliotekach Białe Kruki. Jest to kolejne, trzecie z cyklu webinariów organizowanych w ramach akcji Noc Bibliotek. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Olga Ślifirska. Olga jest trenerką, psycholożką, prowadzi szkolenia, była wielokrotnie zaangażowana w różne projekty i akcje wykorzystujące ideę wolontariatu, ale nie tylko. I również była w zespole programu rozwoju bibliotek, także ma duże doświadczenie w pracy z bibliotekami, w szkoleniach i również zna bardzo dobrze kwestie wolontariatu. Ja nazywam się Agnieszka Koszowska, reprezentuję Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i będę dzisiaj to spotkanie dla Was prowadzić, a jest ze mną również Katarzyna Sołtan-Młodożeniec, krajowa koordynatorka akcji Noc Bibliotek. I może od Kasi zaczniemy, ponieważ ma ona dużo ciekawych informacji na temat nowej edycji akcji. Także Kasiu, oddaję Ci głos. Dzień dobry, dziękuję Agnieszko. Kasia Sołtan-Młodożeniec, bardzo mi miło spotkać się z Wami w takiej formie. Ja nie będę mówić długo, chciałabym szybko oddać głos Oldze, bo mam mnóstwo ciekawych rzeczy tam do powiedzenia. Powiem tylko, że znamy już termin trzeciego wydania akcji. Jest to 3 czerwca, sobota. Zapraszamy serdecznie do udziału. W połowie stycznia mniej więcej ruszy rekrutacja już, właśnie nie rekrutacja, tylko zgłoszenia po prostu do nowej edycji na stronie akcji nocbibliotek.org. Zapraszamy serdecznie. Co do tematu, co do hasła, czekamy na Wasze propozycje. Na razie ścierają się 2 opcje: miłość i podróże. Obie wspaniałe. Póki co podróże mają większość, więc, ale tutaj jest też taka inspiracja na tym, na tej malutkiej zakładce, którą widzicie, walizka z książkami. Prosimy o głosy w tej sprawie i liczymy, że też będziecie nam dawać znać, co planujecie. Pozdrawiam Was serdecznie. Bardzo dziękujemy i teraz już zapraszam Olgę. Olgo, oddaję Ci głos. Dziękuję, Agnieszka. Dzień dobry. Jeszcze raz się przedstawię własnym głosem. Nazywam się Olga Ślifirska i postaram się opowiedzieć dziś o współpracy z wolontariuszami. Ale zanim przejdę do rzeczy, to opowiem króciuteńko, jaki mam plan na dzisiejsze webinarium. Chciałabym opowiedzieć o tym, co to jest wolontariat, kim jest wolontariusz. Podejrzewam, że większość z Was oczywiście to wie, ale chciałabym uwspólnić tę wiedzę. Króciutko opowiem też o prawnych aspektach współpracy z wolontariuszami w Polsce. Troszeczkę zahaczę o temat wolontariatu akcyjnego i stałego. Przedstawię Wam też model współpracy z wolontariuszami w bibliotece. Opowiem króciutko o tym, jak taka współpraca mogłaby wyglądać, przebiegać od momentu zapraszania wolontariuszy do współpracy, aż po moment rozstania z wolontariuszami, podziękowania im za zaangażowanie i pracę, którą włożyli we wspólne działania. Też postaram się opowiedzieć chwilę o tym, jak określać potrzeby biblioteki, jak zdiagnozować to, do czego mogliby wolontariusze w bibliotece, mówiąc kolokwialnie, się przydać, w czym, w jakich działaniach mogliby pracowników biblioteki wesprzeć. Zahaczę też o temat poszukiwania wolontariuszy, gdzie ich szukać, jak ich znaleźć, jak zaprosić, zachęcić do współpracy. A na koniec, tak jak powiedziała podczas swojego słowa wstępnego Agnieszka, będzie czas na pytania i odpowiedzi, więc jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania w trakcie mojego wystąpienia, śmiało piszcie je na czacie. Agnieszka na pewno je wszystkie zanotuje i później pod koniec spotkania mi je zada. Pewnie pod koniec, dlatego że może być mi trudno się rozdwoić między skupienie na prezentacji, a zerkanie
do czatu, ale pytania też chętnie przyjmę i chętnie w miarę swoich możliwości na nie odpowiem. Taki jest plan, przechodzę do rzeczy i zanim przejdę do rzeczy, chciałabym Was zapytać na początek, czy współpracujecie z wolontariuszami w swoich bibliotekach? Tutaj Agnieszka za moment nam wyświetli możliwość udzielenia odpowiedzi na to pytanie i chciałabym Was poprosić, żeby tu, gdzie Maria pisze tak, zrobić ptaszek, że tak, dać znać, czy tak, a tutaj, gdzie ja piszę wyraz nie, możecie postawić kropeczkę, postawić ptaszek, że jeszcze nie, że jeszcze tej współpracy nie rozpoczęliście. Tych doświadczeń z wolontariuszami w swojej bibliotece jeszcze nie macie. Okej, widzę, że ptaszki w tak się pojawiają, kropki albo inne znaki w nie również. Patrzę jeszcze przez momencik, jak się rozkłada, że tak powiem, jak się siły rozkładają na te dwie części książki. Tu widzę, że Zofia pisze wielkie tak, które wchodzi na nie, ale rozumiem, że ono mimo wszystko jest tak. Fantastycznie. Dobra, widzę, że mamy taki mniej więcej stan pół na pół tego, czy współpracujecie z wolontariuszami w swoich bibliotekach, czy nie. W związku z tym podejrzewam, że część informacji, które będę przekazywać dziś, dla większości z Was może być dobrze znana, możecie mieć już bardzo duże doświadczenia w obszarze właśnie współpracy z wolontariuszami, ale mimo wszystko pozwolę sobie opowiedzieć od podstaw, tak żeby, jak wspomniałam, uwspólnić tę wiedzę. Zacznę króciutko od tego, kim jest wolontariusz. Wolontariusz, będę posługiwać się różnymi hasłami z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, która w Polsce reguluje kwestie prawne związane ze współpracą różnych instytucji z wolontariuszami. I zgodnie z tą definicją zawartą w ustawie, wolontariusz to osoba fizyczna, czyli nieprawna, bo kiedyś się zastanawiałam nad tym, czym się różni osoba fizyczna i czy osoba może być niefizyczna, ale zostałam poinstruowana, że owszem, może być osobą prawną, która ochotniczo, bez wynagrodzenia, co jest istotne, wykonuje świadczenia na rzecz placówek na zasadach określonych w ustawie. Taka bardzo ogólna definicja, z której wyłania nam się przede wszystkim to, że jest to osoba, która działa z własnej woli i bez wynagrodzenia pieniężnego. Tutaj pozwoliłam sobie zamieścić zdjęcie takiego może niezbyt aktywnego na pierwszy rzut oka wolontariusza w jednej z bibliotek, którą odwiedziłam w Londynie. Ale myślę, że być może ten wolontariusz właśnie akurat ma swoje 5 minut przerwy, albo być może jego praca polega właśnie na tym, żeby dodawać uroku wnętrzu biblioteki. Zasady współpracy z wolontariuszami, tak jak wspomniałam, są regulowane przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ona weszła w życie w 2003 roku i do tej pory działa. To, co jest ważne, to to, że tam jest cały rozdział trzeci, który jest wolontariatowi poświęcony. Można tam zajrzeć i poczytać różne prawne zapisy. Kto może być wolontariuszem? Wolontariuszem może być każda osoba pełnoletnia. Dzieci i młodzież również mogą zostać wolontariuszami, jeśli mają zgodę swoich rodziców albo opiekunów prawnych. To, co jest fajną wiadomością, o której nie wszyscy wiedzą, być może wy też nie, to to, że wolontariuszem może być także osoba bezrobotna. Jako wolontariusz nie traci prawa do zasiłku. To może być ciekawa informacja przy okazji zastanawiania się nad tym, skąd pozyskać wolontariuszy, kogo zaangażować do współpracy, zachęcić, komu zaoferować taką możliwość współpracy na zasadach wolontariatu. Może też być to cudzoziemiec. Nie potrzeba przy okazji angażowania do współpracy osób pochodzących z innych krajów
żadnych dodatkowych formalności, pism czy upoważnień. Może też być oczywiście osoba z niepełnosprawnością, o ile nie jest ubezwłasnowolniona. Widzę tutaj jednym okiem, ja się niestety koncentruję zawsze bardzo na tym, co mówię, więc tylko zaglądam do czatu i widzę, że Maria pisze, że od 10 lat gościcie w swojej bibliotece wolontariuszy z Europy. Bardzo to ciekawe. Biegnę dalej. Kto może współpracować z wolontariuszami? Z wolontariuszami mogą współpracować organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje. Mogą też współpracować organy administracji publicznej, czyli między innymi właśnie biblioteki, które są instytucjami samorządowymi, działającymi w samorządach, organizacje kościelne, spółki akcyjne, to prawdopodobnie nie nasz obszar. Jedyny sektor, który nie może angażować do współpracy wolontariuszy, to jest biznes, dlatego że biznes ze swojego założenia działa po to, żeby przynosić zyski i mówiąc też kolokwialnie, zarabiać po prostu pieniądze. Natomiast biblioteki jak najbardziej i zdecydowanie z wolontariuszami mogą współpracować, więc możecie to śmiało robić. Jak z wolontariuszami współpracować? Z wolontariuszami, żeby współpracę fajnie ułożyć, trzeba na wiele rzeczy się umówić i podjąć wiele działań, które sprawią, że wolontariusze poczują się dobrze w naszej organizacji i o tym opowiem za chwilkę szerzej. Natomiast to, co jest ważne od tej strony prawnej, to to, żeby zawrzeć z wolontariuszami porozumienie. Porozumienie z wolontariuszami zawrzeć trzeba zawsze. Jeśli współpracujemy z wolontariuszami, umawiamy się na ich wsparcie naszej działalności na okres krótszy niż 30 dni, wtedy można się dogadać ustnie po prostu i nie zapisywać tego porozumienia, nie tworzyć żadnego dokumentu. Natomiast oczywiście umawiając się ustnie, warto zawrzeć w takim dogadaniu informacje o tym, jak długo wolontariusz będzie z nami współpracował, jakie zadania będzie podejmował, jakie obowiązki przekazujemy na jego barki. Natomiast jeżeli planujemy współpracować z wolontariuszami przez okres dłuższy niż 30 dni, wtedy obowiązkowo powinniśmy zawrzeć porozumienie na piśmie i w tym porozumieniu określić czynności, jakie wolontariusz będzie wykonywał oraz czas wykonywania tych świadczeń wolontarystycznych. To jest ważne, zawieramy taką umowę cywilną i ona chroni zarówno nas, jak i wolontariusza w razie jakichkolwiek nieporozumień i jest takim dokumentem, który reguluje naszą współpracę. To, co jest też ważne przy współpracy z wolontariuszami i co z tego, co wiem, nadal troszeczkę w Polsce kuleje, niektóre organizacje, które zatrudniają, zapraszają do współpracy wolontariuszy, nie mają wiedzy, nie mają świadomości tego, że współpracując z wolontariuszami mamy obowiązek ich ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków. I tu znów jest ta cezura 30 dni. Jeżeli mamy z wolontariuszami umowę do 30 dni, wtedy musimy wykupić ubezpieczenie w firmie komercyjnej. Natomiast jeżeli jesteśmy umówieni na współpracę na okres dłuższy niż 30 dni, powyżej 30 dni, wtedy wolontariusz zostaje automatycznie objęty ubezpieczeniem przez ZUS. I jedynym, co musimy zrobić, no to zgłosić wolontariusza do ZUS-u, żeby tym ubezpieczeniem został objęty. Z tego, co powiedziałam przed chwilą na temat porozumień i tych 30 dni oraz z tego, co powiedziałam teraz na temat ubezpieczenia, wynika taka drobna
coś fajnego w sumie dla bibliotek i drobna dziura w ustawie, która, jak łatwo się zorientować, sugeruje nam, żebyśmy umawiali się na współpracę z wolontariuszami na okres dłuższy niż 30 dni, gdyż wtedy nie musimy dodatkowych funduszy, pieniędzy z naszego budżetu wygrzebywać i przekazywać na to ubezpieczenie w firmie komercyjnej. Więc na to zwracam uwagę, bo jest to cały czas, to działa i rzeczywiście warto pewnie te niewielkie co prawda pieniądze, ale być może przeznaczyć na coś innego, a nie na ubezpieczenie, jeżeli można o to ubezpieczenie zadbać w inny sposób. To, co jest też ważne, to to, że organizacja, która współpracuje z wolontariuszami, ma możliwość, to nie jest obowiązek, ubezpieczyć ich od odpowiedzialności cywilnej, zawrzeć, znaczy wykupić takie ubezpieczenie OC. To oczywiście już trzeba zrobić komercyjnie, natomiast ja zawsze bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby robić taki zakup i ubezpieczać wolontariuszy, dlatego że jeśli wolontariusz współpracuje z naszą biblioteką i wykonuje różne zadania na rzecz biblioteki i podczas tej pracy nieszczęśliwie wydarzy się jakiś wypadek, coś wolontariusz, tutaj często podaję taki przykład, że no na przykład niefortunnie upuści bardzo ciężką książkę na stopę użytkownika biblioteki, który akurat stał przy półce i wybierał sobie lekturę i stopa zostanie uszkodzona. Wtedy odpowiedzialność za naprawienie tej stopy, czyli za wizytę u lekarza, ewentualne prześwietlenie i koszty takiego działania ponosi biblioteka. Więc warto takie ubezpieczenie wykupić, żeby też ewentualnie nie ponosić dodatkowych kosztów. To, co jest też istotne, o czym też wiele organizacji nie wie, to to, że zatrudniając wolontariusza, ja mówię zatrudniając, dlatego że mam taki zwyczaj mówienia o tym, że współpraca z wolontariuszami to też tak jakby praca, w tym kontekście, że uważam, że należy do niej podejść równie na serio, jak do zatrudniania pracowników etatowych czy współpracowników, którzy działają których praca jest finansowana. Więc jeżeli zatrudniamy wolontariusza, ważną informacją jest to, że możemy mu zaoferować ubezpieczenie zdrowotne. Nie musimy absolutnie, ale czasami się zdarza, że organizacje, planując swój budżet roczny, planując budżet na współpracę z wolontariuszami, mają możliwość zarezerwowania pewnej puli środków na to, żeby wolontariuszom zabezpieczyć ubezpieczenie zdrowotne. Ja sama z tego korzystałam, będąc osobą, która nie była nigdzie na stałe zatrudniona, działając jako tak zwana freelancerka, miałam podpisane porozumienie z organizacją pozarządową, dla której świadczyłam usługi eksperckie, prowadząc warsztaty i szkolenia właśnie na zasadach wolontarystycznych, w zamian w pewnym sensie za ubezpieczenie zdrowotne. Zostałam zgłoszona do NFZ-u i dzięki temu mogłam korzystać z Państwowej Służby Zdrowia. To było dla mnie w owym czasie bardzo atrakcyjne i było taką tą wymianą, o której będę mówiła, trochę usług. To znaczy, że wolontariusze, w tym przypadku ja, dawałam coś organizacji, z którą współpracowałam, ale też dostawałam coś dla mnie bardzo atrakcyjnego w zamian. Więc tutaj, jeśli chodzi o ubezpieczenia, NNW jest obowiązkowe, OC i ubezpieczenie zdrowotne nieobowiązkowe, ale jest to też jakiś pomysł. To, co jest ważne, to też to, żebyście wiedzieli, że jeżeli wolontariusze przyjeżdżają skądś dalsza do bibliotek, żeby z nimi współpracować, czy gdzieś wolontariuszy wysyłacie, należy im zwrócić wszystkie koszty podróży służbowych i zakwaterowania, wyżywienia, chyba że oni zrzekną się tego na piśmie. Wtedy nie trzeba im tych kosztów zwracać. Może tak się zdarzyć, że ktoś ma swój samochód, mówi, że o dobra, to słuchaj, ja podjadę na przykład do drukarni wydrukować plakaty
informująco o jakimś fajnym wydarzeniu, akcji, która się dzieje w bibliotece, ale absolutnie mi nie zwracaj za pieniędzy za paliwo, bo i tak jadę w tamtym kierunku, i tak jadę coś załatwić, więc to nie jest żaden kłopot. To właśnie jeśli chodzi o inne koszty. Teraz chciałabym przejść do rodzajów wolontariatu. Mamy dwa typy wolontariatu. Jeśli możecie, to napiszcie na czacie, czy współpracujecie z wolontariuszami akcyjnie, czy stale. A ja w tym czasie powiem, co to znaczy. Wolontariat akcyjny to wtedy, kiedy skrzykujemy ludzi do współpracy, do jakiegoś wydarzenia. Kiedy potrzebujemy wsparcia, na hurra, krótkoterminowo, w przygotowaniu, przeprowadzeniu i zakończeniu jakiejś akcji. A wolontariat stały to wtedy, kiedy mamy cykliczną, długotrwałą współpracę. Tutaj podałam przykład, na przykład współpracę z grafikiem, który jest odpowiedzialny za projektowanie plakatów czy ulotek informujących o organizowanych przez bibliotekę wydarzeniach. Można też na przykład współpracować stale z takim wolontariuszem, jakiego widzieliście na pierwszym zdjęciu. Wtedy ten wolontariusz czworonożny jest w bibliotece stale, przechadza się, można z nim porozmawiać, pogłaskać go, pobawić się. Wtedy mamy taki wolontariat stały. Ktoś pisze, widzę, że nie umie odpowiedzieć na to pytanie, bo panie przychodzą wprawdzie na jednorazowe akcje, ale robią to regularnie. Tak, no tutaj raczej mówimy, rzeczywiście jest to, Marto, taka dwoista sytuacja, no bo to są te same panie i regularnie zaangażowane, ale przychodzą do jakichś konkretnych akcji. Nie ma to większego znaczenia, bardziej zastanawiam się i zadałam to pytanie i mówię o tych dwóch typach wolontariatu, żeby pokazać też, że można, szczególnie tym osobom, które jeszcze nie współpracują z wolontariuszami, albo skrzykiwać grupę do jakiegoś działania, albo współpracę taką planować długofalowo, zaangażować wolontariuszy do wsparcia w jakichś wydarzeniach czy działaniach stałych bibliotek. Na przykład można zaprosić wolontariuszy seniorów do tego, żeby raz w tygodniu spotykali się z dzieciakami w bibliotece i przez na przykład pół godziny czytali im bajki czy jakieś opowiadania. Wtedy tacy wolontariusze seniorzy są wolontariuszami współpracującymi z biblioteką stale, bo regularnie raz w tygodniu. Widzę, że tutaj też często piszecie, że stosujecie oba sposoby. Dobrze. To w takim razie przejdę teraz wyjdę z tych aspektów prawnych, takiego króciutkiego opowiedzenia o ważnych i istotnych zagadnieniach związanych z regulowaniem współpracy z wolontariuszami, do tego, jak tę współpracę z wolontariuszami regulować i budować od strony takiej czysto ludzkiej, po prostu wspólnego działania. Posłużyłam się tutaj takim kołem, cyklem ilustrującym cykl współpracy z wolontariuszami. To koło zaczerpnęłam z bardzo fajnej publikacji, do której później też Was jeszcze odeślę. To jest fajna publikacja wydana przez Fundację Stocznia, która opowiada o tym właśnie, jak pracę z wolontariuszami sobie przygotowywać i jak ją realizować. Pierwszym krokiem, tutaj zaznaczonym na niebiesko, jest propozycja, żeby zanim zaczniemy współpracować z wolontariuszami, naszą organizację do tego przygotować. Co się pod tym kryje? Zachęcam zawsze do tego, żeby taką współpracę z wolontariuszami rozpocząć trochę wcześniej niż
hura na już, kiedy właśnie już zaraz za tydzień musimy coś zrealizować i potrzeba nam rąk do pracy. Niezależnie od tego, czy planujemy współpracę stałą, czy akcyjną, warto przemyśleć tę sprawę wcześniej i przygotować naszą organizację. Co to znaczy? To znaczy przysiąść, zastanowić się, jakie zadania mamy do zrealizowania, jakie zadania moglibyśmy wolontariuszom zaproponować. To jest jedno. Drugie, warto zastanowić się nad tym, kto mógłby te zadania zrealizować. Często zdarza mi się słyszeć takie głosy, że o, do naszej instytucji, biblioteki czy innej instytucji zgłaszają się same osoby, które chciałyby ją wesprzeć, ale nie mamy dla nich żadnego zadania, ponieważ mamy zadanie, które wymaga innych kompetencji i innych umiejętności niż te, które posiadają te osoby. I to jest ważna sprawa, żeby wiedzieć, że no, nie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przyjąć pomoc i ofertę od każdej osoby, ale jesteśmy zobowiązani do tego, żeby każdej osobie, która ma ochotę nas wesprzeć, oferuje swoje wsparcie, umiejętnie podziękować, tak żeby nie poczuła się odepchnięta. Więc po to, żeby wiedzieć, kogo chcemy, warto sobie usiąść, spisać to, jakie zadania chcemy powierzyć i później stworzyć sobie taki, mówiąc powiedzmy nowomową korporacyjną, profil kandydata na wolontariusza, czyli napisać sobie, kto to ma być, czy jaką wiedzę ma posiadać, jakie mieć umiejętności i później wokół tego zastanowić się, czy chcemy, żeby to była osoba w jakimś określonym wieku, czy nie jest to dla nas istotne. Czy potrzebujemy, żeby to była osoba w pełni sprawna fizycznie, czy też nie ma to dla nas większego znaczenia, bo na przykład zadania, które chcemy powierzyć, nie wymagają tego, żeby móc na przykład bardzo sprawnie i szybko się gdzieś poruszać. Warto się w ten sposób przygotować, zastanowić, zanim zaczniemy osób na wolontariuszy poszukiwać. W przygotowaniu organizacji też siedzi taki element związany z tym, żeby opowiedzieć wszystkim, którzy z nami pracują, czyli wszystkim osobom współpracującym, pracującym w bibliotece, począwszy od bibliotekarek, przechodząc przez osoby, które na przykład przychodzą do biblioteki ją po prostu posprzątać. Warto jest tym wszystkim osobom powiedzieć, że szykujemy się do współpracy z wolontariuszami, że będą w bibliotece pojawiały się nowe osoby i żeby przyjąć je serdecznie i umiejętnie zaangażować do naszych działań. Kiedy wiemy już, jakie zadania chcemy powierzyć wolontariuszom i kogo szukamy, warto jest przygotować, tutaj mamy ten drugi obszar, zrobić tak zwaną, przygotować ofertę i zrobić promocję, czyli nabór. To się łączy z tym następnym obszarem, nabór na wolontariuszy. Tutaj to się też wiąże z tym, że często słyszę pytania, no dobra, ale gdzie ich szukać? Gdzie ich znaleźć, gdzie ich szukać i jak ich zachęcić do współpracy z biblioteką właśnie, skoro też być może inne organizacje, inne instytucje poszukują osób do współpracy. I tu znowu warto sięgnąć do tego, kogo zdiagnozowaliśmy jako osobę, która najpełniej odpowiadałaby naszym potrzebom i szukać tych osób tam, gdzie ten typ osób się pojawia. Na przykład, jeżeli mamy chęć współpracy z wolontariuszami seniorami, tutaj powrócę do tego przykładu osób starszych czytających dzieciakom w bibliotece. Prosta działalność, prosta akcja, nie wymagająca jakoś ogromnego wyrafinowania organizacyjnego, to zastanówmy się, gdzie tych seniorów można znaleźć, żeby ich zachęcić do współpracy. Czy macie jakieś pomysły? Napiszcie proszę na czacie, gdzie można szukać seniorów. Gdzie można szukać seniorów w swoich miejscowościach, w swojej okolicy? Gdzie można, tak, uniwersytety seniora, czyli tak zwane uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, bardzo dobry pomysł. Koła gospodyń, absolutnie.
To są w ogóle koła gospodyń wiejskich, to są rewelacyjne instytucje. Ja jestem ich ogromną fanką, zrzeszające bardzo prężne osoby, bardzo prężnie działające. Domy kultury. O, proszę, są też u Anny 4 jest towarzyszenie, w którym jest sporo seniorek. Zespoły śpiewacze, fantastycznie. Wśród czytelniczek po prostu. Można szukać wolontariuszek, seniorów. W Szczuczynie można zaangażować seniorów, którzy uczestniczą w warsztatach komputerowych Pierwszy Krok Sprawdzony w Świat. Bardzo dobrze. W centrach seniorów. Ja mam też na przykład taki pomysł, który tutaj się nie pojawił i go często polecam i zalecam, żeby szukać seniorów, poprzez na przykład umówienie się, że zawiesi się plakat informujący o tym, że ich szukamy w przychodniach. I to nie jest wcale śmieszne, tylko jest to prawdziwe, że w pewnym wieku zdarza się, że trochę już częściej w przychodniach przebywamy, siedzimy, czekamy na przyjęcie przez lekarza na swoją coś tu Kasia szepcze. Tak, i właśnie kościół, to zaraz też się do tego odniosę. W każdym razie przychodnie to jest takie miejsce, które no, pewnie większość z nas wie, że jak się tam przyjdzie, to się tam siądzie i swoje trzeba czasem odsiedzieć. Więc wtedy, jeżeli się tak siedzi i duma i zobaczy się na tablicy wiszące ogłoszenie o współpracy, zachęcające do współpracy z biblioteką, to jest ten czas, kiedy można zastanowić się i pomyśleć, ho, być może to jest coś dla mnie i chętnie się zaangażuję. Ktoś napisał o kościele. Tak, uważam, że szczególnie w małych miejscowościach kościół, zarówno jeśli chodzi o powieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w kościele, ale także jeśli chodzi o zaangażowanie księdza, do powiedzenia o tym, że szukamy współpracowników, szukamy wolontariuszy do na przykład jakiejś akcji, jest bardzo dobrym pomysłem. Tutaj podam przykład akurat z wolontariatu w obszarze działań sportowych, ale poznałam w gminie w województwie świętokrzyskim księdza, który ogłaszał z ambony, że jest akcja pod tytułem Nordic Walking w całej naszej gminie i nie dość, że informował o tym, że jest taka akcja, to również pokazywał, że ma swoje kije i sam angażuje się w chodzenie z kijami, ale też informował o tym, że instytucja, która organizowała takie wspólne Nordic Walking, wychodzenie jak największej ilości kilometrów przez mieszkańców gminy, poszukuje osób, które zechciałyby zaangażować się w tę współpracę na zasadach wolontarystycznych i że właśnie takie poszukiwania trwają. Naprawdę, jeśli jest fajny ksiądz, jeśli ma się z nim dobry kontakt, można spróbować zapytać, czy zechce o naszych poszukiwaniach powiedzieć ambonem. No dobra, to tutaj na przykładzie wolontariuszy seniorów chciałam pokazać, że warto też sobie stworzyć taką listę, bazę, usiąść i zastanowić się, gdzie tych wolontariuszy można szukać i warto pomyśleć o nieoczywistych miejscach, takich jak tutaj akurat przytoczyliśmy kościół czy przychodnie. Natomiast w zależności od tego, jakiej grupy wolontariuszy poszukujemy, wtedy warto myśleć o tych miejscach, które na pierwszy rzut mózgu nam przychodzą do głowy, ale też takich, które są nieoczywiste. Z wolontariuszami to też jest ważna informacja. Często i organizacje, które współpracują, zaczynają współpracę, mówią mi o takim drobnym niepokoju związanym z tym, że jak nam się zgłoszą wolontariusze, to czy my mamy możliwość, czy nam wypada ich zaprosić na, w cudzysłowie, rozmowę kwalifikacyjną. To znaczy, czy nam wypada ich zaprosić po to, żeby z nimi porozmawiać, upewnić się, czy to, co my im chcemy zaproponować, jest tym, co oni mogą nam dać i co chcą nam dać i czym wypada nam później po takiej rozmowie na przykład niektórym odmówić, powiedzieć, słuchajcie, no jednak nie jesteśmy zainteresowani.
Absolutnie nam wypada, ponieważ żeby mieć fajną współpracę, obie strony muszą być na tę współpracę gotowe, muszą wiedzieć, na czym ta współpraca ma polegać i muszą chcieć tej współpracy. Więc na siłę, tylko dlatego, że się zgłosili i że chcą coś zrobić za darmo, nie ma obowiązku osób angażować. Natomiast to już o tym chyba wspominałam. Myślę, że bardzo warto jest każdemu podziękować, powiedzieć, dlaczego tym razem nie jesteśmy chętni do zaangażowania takiej osoby do współpracy, ale też poinformować o tym, że będziemy mieć tę osobę w pamięci, w jakiejś swojej bazie kontaktów, bo być może może się tak zdarzyć, że niebawem będziemy akurat osoby o tych kompetencjach potrzebować do współpracy. Warto tworzyć wokół siebie taki wizerunek organizacji, która szanuje wszystkie osoby, które mają chęć z biblioteką współpracować. Jak już mamy swój zestaw wolontariuszy i zaprosiliśmy ich do współpracy i ugadaliśmy się na tę współpracę, podpisaliśmy porozumienie, albo jeżeli decydujemy się pracować przez okres krótszy niż miesiąc, dogadaliśmy się na przykład jedynie słownie, tu zaznaczam. I myślę, że to jest ważna informacja, bo czasami nam się wydaje, że jeżeli akcja, którą organizujemy, trwa na przykład jedynie 3 dni, no to nijak nam nie wychodzi ta współpraca miesięczna, a mimo tego bardzo byśmy chcieli zawrzeć umowę na porozumienie o współpracy na okres dłuższy niż 30 dni w związku z tymi kosztami związanymi z ubezpieczeniem, można to zrobić, dlatego że sama akcja trwa 3 dni, ale możemy zawrzeć współpracę, zaprosić do współpracy osoby na czas przed akcją, żeby nas wsparły w przygotowaniach do tej akcji, jak również na czas po akcji, żeby nas wsparły w podsumowaniu akcji, omówieniu tego, co nam sprawnie wyszło, tego, co można by poprawić, więc zupełnie na luzie można takie porozumienie na okres dłuższy niż 30 dni zawrzeć. Widzę, że mój czas tak zaczyna uciekać, więc teraz będę mówić bardzo szybko. Warto jest wolontariuszy, jak już ich mamy i pozyskamy, wprowadzić do organizacji, czyli im opowiedzieć, czym biblioteka się konkretnie zajmuje, bo jak zapewne większość osób wie, ale nie wszyscy, biblioteka z tych wolontariuszy, których zaprosimy, wiele osób wie, że biblioteka to nie tylko miejsce wypożyczania czy czytania książek. Warto pokazać, w jakich działaniach nasza biblioteka się specjalizuje, czym się zajmuje, tak żeby osoby mogły się osadzić w naszej instytucji. Ale warto też im pokazać, gdzie jest toaleta, gdzie można zrobić herbatę, po prostu sprawić, żeby te osoby się poczuły jak u siebie, tak żeby się poczuły częścią zespołu, równoprawnymi członkami zespołu. To jest bardzo ważne. Teraz przechodzę do, uda się z tym jasnym żółtym zaznaczyć na ciemnym żółtym, współpracę i motywowanie. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważny element. Jak już pozyskamy wolontariuszy i rozpoczynamy z nimi współpracę, warto jest po pierwsze jasno określić zakres obowiązków tego, na co się umawiamy, jasno określić czas, na jaki się umawiamy oraz terminy, na które należy dane działania zrealizować, przygotować, ale też bardzo warto jest cały czas dbać o swoich wolontariuszy. Jak o nich można dbać? Jak można ich motywować? Warto wiedzieć, że ta motywacja, która kieruje wolontariuszami, jest troszeczkę inną motywacją niż ta, która kieruje pracownikami stałymi czy współpracownikami, którzy za swoją pracę dostają wynagrodzenie. Oczywiście wiemy, że biblioteki to są instytucje misyjne i oprócz tego, że w nich się tak dostaje pensje i zarabia, to też działa się w większości przypadków. Dodatkowo ma się tę motywację związaną z tym, że te działania są bardzo
sensowne, mówiąc wprost, ale wolontariusze nie mają tej motywacji związanej z wynagrodzeniem, mają jedynie tę motywację związaną z sensownością, z poczuciem, że robią coś ciekawego, interesującego, wzmacniającego, potrzebnego. I warto w nich to poczucie wzmacniać, sprawiać, żeby nie tracili tej iskry. Jak można to robić? No, można po prostu im dziękować zwykłym, ciepłym słowem, zwracać uwagę na to, co fajnie zrobili. Można zadbać o to, planując budżet, żeby przygotować dla nich jakieś drobne upominki, gadżety, które sprawią, że poczują się miło, na przykład jakieś ładne kubeczki, które będą na nich czekały, gdy przyjdą do biblioteki pierwszy raz i będą ich kubeczkami miejscowymi do robienia kawy czy herbaty w czasie współpracy z biblioteką. Warto zaproponować wolontariuszom to, że pod koniec współpracy wystawi im się referencje, że napisze się informacje o tym, że byli wolontariuszami w bibliotece. To jest szczególnie ważne dla osób, które na przykład dopiero zaczynają swoją karierę na rynku pracy i zbierają, wzbogacają swoje CV i chcą mieć informacje w CV, móc zawrzeć informacje o tym, że współpracowały, były wolontariuszami, to też można im zaoferować. Tak jak wspominałam, można wolontariuszom zaoferować ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli oczywiście biblioteka ma taką możliwość finansową, ma możliwość zaplanować w budżecie taką formę gratyfikacji, motywacji. Można też angażować wolontariuszy i zapraszać do udziału w różnego rodzaju szkoleniach, czy na przykład webinariach. Podejrzewam, że będziecie i bierzecie często udział w jakichś szkoleniach, na które albo gdzieś jedziecie, albo ktoś przyjeżdża do biblioteki, czy w webinariach takich jak dziś. Można wolontariuszom zaoferować, zaproponować wzięcie udziału też w takim wydarzeniu. Jeśli oczywiście nie wiąże się to z kosztami, a jeśli wiąże się z kosztami, to być może zabezpieczyć też takie koszty na to, żeby z wolontariusza móc zaprosić do współpracy, do udziału w szkoleniu, bo to też jest zawsze jakaś forma gratyfikacji takiej wymiany. Oni dają, my dajemy. Zaraz poproszę Agnieszkę, żeby spróbowała udostępnić Wam króciutki tekst, który napisałam, taki drobny artykuł na temat tego, jak dziękować i jak doceniać pracę wolontariuszy. Widzę, że Agnieszka tutaj zaraz będzie próbowała udostępnić. Widzę, że coś się pojawia, więc być może zaraz będziecie mogli przechwycić i ściągnąć sobie na swoje komputery króciutki artykuł pod tytułem Warto o nich dbać, bo uważam, że dobra współpraca z wolontariuszami to naprawdę jest taka cały czas pamiętanie o tym, że to są osoby, które działają z potrzeby serca, z motywacji tak zwanej wewnętrznej i warto tę motywację w nich podsycać. Napiszcie, czy Wam się udaje ten artykulik ściągać. To jest jedna rzecz. I przy okazji od razu za chwilę poproszę Agnieszkę. O, poszło, pobrane, doskonale. Poproszę Agnieszkę, żeby jeszcze udostępniła Wam drugi dokument. To już nie jest artykuł, ale taki dokument, w którym zawarłam kilka linków do publikacji, które uważam, że są fajnymi, ciekawymi i sensownymi publikacjami na temat współpracy z wolontariuszami. Te publikacje zawierają zarówno opis tych aspektów prawnych, jak i tego, o czym mówiłam, od takiej strony zarządzania współpracą. To się nazywa wolontariat lista publikacji. Przechwyćcie sobie, może znajdziecie w nich ciekawe informacje, uznacie, że są inspirujące i coś Wam dadzą. Jeśli chodzi o zakończanie współpracy z wolontariuszami, to też jest ważny moment, bo oprócz tego, że warto wolontariuszy w trakcie współpracy z nimi cały czas stale motywować, pokazywać, że
fajnie, cieszymy się, że z nami jesteście i że dla nas działacie, też warto w ładny sposób podziękować wolontariuszom. I jeśli na przykład angażujemy ich do jakiejś akcji organizowanej przez bibliotekę dla szerszej publiczności, że tak powiem, i mamy tę szerszą publiczność nadal zebraną, to warto jest po prostu do wszystkich powiedzieć, że organizację tego wydarzenia, przeprowadzenie tego wydarzenia, wsparli wolontariusze, poprosić o oklaski dla nich, czy powiedzieć króciutko, kim są, kto się czym zajmował, w czym się specjalizował. To jest naprawdę miły gest i warto o niego zadbać. Pod koniec współpracy z wolontariuszami, tak jak wspominałam, warto wystawić referencje, jeśli wolontariusze chcą. Czasami osoby, które z nami współpracują, nie wiedzą, że takie referencje mogą uzyskać, więc też w dobrym tonie i dobrze jest samemu im tę możliwość zaproponować. I warto też współpracę z wolontariuszami zawsze kończyć w taki sposób, żeby dać też spotkać się na krótką rozmowę, porozmawiać z wolontariuszami i dać im tak zwaną informację zwrotną na temat ich pracy, bo ludzie lubią dowiedzieć się, co zrobili ok, z czego jesteśmy super zadowoleni, ale też lubią dostać wiadomość o tym, co mogliby poprawić, jak mogliby jeszcze sprawniej pomagać. I to też nie jest nic złego, nic nie na miejscu, żeby na przykład udzielić informacji zwrotnej krytycznej, tak? Powiedzieć, słuchaj, tutaj było takie drobne niedociągnięcie, myślę, że fajnie by było, żebyś następnym razem zwróciła, czy zwrócił na to uwagę. To też nie jest nic obciachowego, mówiąc kolokwialnie, no bo w końcu mamy porozumienie i w końcu jest to usługa sformalizowana w pewien sposób. To tyle, jeśli chodzi o taki cykl współpracy. Chciałam wam pokazać, że planowanie pracy z wolontariuszami jest bardzo istotne, że warto jest się do tego przygotować, obmyśleć, z kim chcemy współpracować, obmyśleć, kto to mógłby być, pomyśleć, gdzie możemy taką osobę szukać. Jeszcze myślę, że mało wspomniałam o tym, jak możemy szukać, jakimi formami, jakimi kanałami możemy docierać do wolontariuszy. Nie chodzi mi o miejsca, bo miejsca już omówiliśmy, na przykładzie seniorów, ale jakbyście zechcieli napisać na czacie, w jaki sposób, jakimi drogami, czy tutaj troszeczkę wspominałam o ulotkach, plakatach, jak jeszcze wam się zdarza informować wolontariuszy o tym, że ich poszukujecie, że ich potrzebujecie. Dajcie proszę znać. A ja wykorzystam ten momencik na łyk herbaty. Kilka osób pisze, rozmowa osobiście z czytelnikiem, w rozmowach, przez znajomych, przez portale społecznościowe, tak. Wolontariusze to nasi czytelnicy. Okej. Okay. Tutaj Grażyna, fajnie, że wolontariusze to są wasi czytelnicy i to jest super, ale też zawsze warto myśleć szerzej, bo być może będziecie robić jakąś bardzo dużą akcję i będziecie potrzebować więcej rąk. Podejrzewam, że wtedy wśród waszych wolontariuszy, czytelników można puścić tak zwaną pocztę pantoflową, o której pisze piętro niżej Ilona właśnie. Poczta pantoflowa jest zawsze niezawodna, to prawda, indywidualne zaproszenia, Facebook, no ja uważam, że siła Facebooka jest niezmiennie ogromna, ale pamiętajcie o tym, że warto dostosować kanały, którymi informujemy, do tego, kogo informujemy. I tu znów wrócę do przykładu seniorów, nie tylko dlatego, że jest to przykład, który ja bardzo lubię i bardzo lubię współpracować z seniorami i mam spore doświadczenie w tej współpracy, ale też jest taki to przykład, który akurat to, o czym chcę powiedzieć, pokażę bardzo wyraziście. A mianowicie Facebook niekoniecznie może się sprawdzić przy poszukiwaniu wolontariuszy seniorów. Przy poszukiwaniu wolontariuszy wśród młodzieży, wśród osób dorosłych, zdecydowanie bardziej. Oczywiście nie mówię, że jest to niedobry kanał, dlatego że osobiście znam grupę wolontariuszy seniorów, którzy działają na rzecz innych seniorów
którzy mają swoją grupę na Facebooku i bardzo aktywnie korzystają z tego portalu, więc na pewno to są osoby, które taką informację by wychwyciły, ale pamiętajmy, że nie wszyscy seniorzy z Facebooka korzystają. Sklep osiedlowy, tak, fajny pomysł. Słuchajcie, podsumowując, chciałabym Was jeszcze zapytać, bo powiedziałam o tym, kto może być wolontariuszem i zachęciłam do tego, żeby szukać wolontariuszy wśród różnych grup społecznych, różnych grup osób. Porozmawialiśmy o tym, gdzie, jakimi kanałami, w jaki sposób informować wolontariuszy o tym, że ich poszukujemy. A teraz bym chciała Was zapytać, napiszcie hasłowo, co mogą robić wolontariusze w bibliotece? Co robią u Was w bibliotece? Zróbmy taką szybką, napiszcie na czacie, bazę pomysłów, bazę tego, co u Was wszystko, tak, czytają dzieciom, mogą czytać, mogą prowadzić zajęcia, zajęcia feryjne dla dzieci. Posięgajcie zdjęcia podczas imprez, owszem, zajęcia z dziećmi. Mogą pomagać w wydarzeniach typu Mikołajki, Andrzejki, Noc Bibliotek. Mogą przenosić meble. Mogą opowiadać o swoich pasjach. Mogą tworzyć plakaty. Mogą układać książki. No, widzę, że macie bardzo szeroki, że tak powiem, pomysł na to, co mogą robić wolontariusze. I właśnie do tego chciałabym Was zachęcić, pokazując też ten ostatni slajd, zachęcić do tego, żeby myśleć o wolontariuszach niestereotypowo i wychodzić w swoim myśleniu o współpracy z nimi poza takie, powiedzmy, standardowe funkcje, jakie pełnią biblioteki. Na przykład angażując ich do wolontariatu też eksperckiego, ktoś napisał o plakatach. Można zawrzeć współpracę z wolontariuszem grafikiem, który będzie przygotowywał plakat. Można zawrzeć współpracę z jakąś panią seniorką księgową, która jest już na emeryturze, ale na przykład chętnie wesprze bibliotekę w sprawach księgowych, coś poradzi, bo ma ogromną wiedzę, bo wiele na ten temat wie. Można zaprosić kogoś, kto opowie o swoich pasjach, na przykład podróżniczych. Można zaprosić osoby, które będą czytać dzieciakom. Można zaprosić kogoś do sprzątania, odkurzania naszych zbiorów czy sprzątania w bibliotece. Widziałam, że tam ktoś pisał o sprawach technicznych, na przykład można znaleźć do współpracy, zaprosić wolontariusza hydraulika. Można zaprosić kogoś, kto będzie pomagał nam porządkować zbiory, na przykład tak układać, jeśli robimy jakąś reorganizację w zbiorach, można też poszukać kogoś, kto zaangażuje się w przekopanie przybibliotecznego ogródka albo na przykład w ogóle w zaaranżowanie takiej przestrzeni przed biblioteką. Może to być na przykład jakiś wolontariusz, osoba, która jest architektem zieleni i z dużą przyjemnością zaplanuje nam nawet malutką przestrzeń przed biblioteką, tak żeby była przyjazna i sprzyjała temu, żeby miło do biblioteki się wchodziło, ale też żeby miło się w niej przed biblioteką na przykład siedziała i czytało. O, to z mojej strony myślę tyle, jeśli chodzi o taką część tego, co miałam do powiedzenia. Teraz będę czekać na pytania od Was, które Agnieszka notowała i już widzę, że Agnieszka się pojawiła, więc na pewno za chwilę mi je zada. Tak, Olgo, dziękuję za bardzo ciekawą prezentację, pełną różnych praktycznych podpowiedzi. Ja teraz spróbuję troszkę zmienić układ, żeby się widzieli pytania, ale też, żeby te wszystkie podpowiedzi, które sami też wygenerowaliście, pisaliście swoje pomysły na to, co mogą wolontariusze robić w bibliotekach, żeby były jeszcze też dla wszystkich widoczne. Kilka pytań już pojawiło się w trakcie webinarium i jedna podpowiedź, też ciekawa. One głównie dotyczą kwestii formalno-prawnych, czyli umowy i ubezpieczenia.
Jedno pytanie od Marty jest takie, jeżeli, jak rozumiem, Marta pracuje w stowarzyszeniu i ktoś robi jakąś prostą grafikę i robi to tak po prostu jakby jednorazowo, troszkę akcyjnie, czy w przypadku jakichś takich niewielkich prac również potrzebna jest umowa i przechodzenie tej całej drogi formalnej, ponieważ taki wolontariusz, mimo że formalnie można powiedzieć, no, jest jakby kandydatem dla wolontariusza, takimi sprawami on sam jakby nie ma takiej potrzeby i nie interesuje go. Czy to jest rzeczywiście taki wymóg, który koniecznie trzeba spełnić, czy można być pod tym względem bardziej elastycznym? Można być bardziej elastycznym, natomiast no, od strony prawnej i od strony, że tak powiem, tworzenia dobrego wizerunku biblioteki jako organizacji, warto takie porozumienie zawsze z wolontariuszem zawierać. Natomiast, no, tak jak wspominałam, jeżeli współpracujemy z tym wolontariuszem krócej i jest to okres krótszy niż 30 dni, no to możemy się po prostu dogadać. Natomiast pewnie tutaj chodzi o kwestię tego, czy wolontariusza takiego, który robi jakąś tam grafikę ochotniczo, trzeba ubezpieczyć. Wiecie co, no trudno mi powiedzieć, no jeżeli to jest, nie wiem, dobry przyjaciel pani bibliotekarki albo czyjś tam ktoś zaznajomiony, kto po prostu mówi, słuchaj, zrobię ci tę grafikę i już, no to nie popadajmy też w jakieś wielkie absurdy. Tu bardziej chodzi o to, że jeżeli zawieramy współpracę i chcemy współpracować z kimś, kto jest osobą nową, która przychodzi do biblioteki, której jeszcze super dobrze nie znamy i chcemy pokazać się jako instytucja, która porządnie, odpowiednio, zgodnie z prawem reguluje wszystkie swoje działania i wszystko ma w porządku, no to wtedy pewnie jednak warto zadbać o tę stronę formalną. Natomiast no, nikt nam nic nie zarzuci, jeżeli ktoś zrobi dla nas grafikę po przyjacielsku i po prostu nam ją podrzuci jednorazowo. Nie wiem, czy ta odpowiedź jest satysfakcjonująca. Bardzo proszę, żeby osoba, która ją zadała, to pytanie zadała, dała okej, to była Marta 2, super, dzięki. Tak, dostałyśmy też podpowiedź od Karoliny na podstawie jej doświadczeń współpracy z bibliotekami i pewnie, jeżeli nie zdążyliście przeczytać na czacie, jest to taka informacja, że z mojego doświadczenia, jeśli biblioteka podpisze porozumienie ze szkołą, że angażuje wolontariuszy szkolnych, to nie musi kupować ubezpieczenia. Natomiast jeśli przychodzą do biblioteki publicznej w dzielnicy uczniowie, ale nie jako szkolne koło, tylko indywidualnie, to należy im zakupić takie ubezpieczenie. Czy... Tak, tak. Jeżeli zatrudniamy, znaczy zaangażujemy do współpracy osoby nieletnie, mówiąc językiem prawnym, które są uczniami, jako uczniów, czyli tak właśnie jak pani, która tutaj tę podpowiedź napisała, stwierdziła, to wtedy te osoby są ubezpieczone automatycznie jako uczniowie przez szkołę. Natomiast jeżeli angażujemy te osoby właśnie tak po prostu z ulicy, mówiąc w cudzysłowie, no to wtedy nie są to uczniowie. Więc rzeczywiście to jest bardzo dobra podpowiedź, fajna informacja. Ja tutaj, przepraszam, widziałam gdzieś na czasie już mi umknęło, że ktoś prosi o wzór przykładowej umowy, czyli wzór porozumienia z wolontariuszami. My możemy taki wzór przesłać i nie zawarłam go w informacjach, które pobraliście, ale oczywiście to prześlę, nie ma żadnego kłopotu. Natomiast w tym jednym pliku, który został do Was przesłany, jest również link do ogólnopolskich centr wolontariatu. W Polsce działają ogólnopolskie centra w różnych miejscach wolontariatu. One mają bardzo fajną, zasobną w ogromną wiedzę stronę internetową i tam na tej stronie, z tego co pamiętam, też wzory porozumienia są, więc zachęcam do zajrzenia na tę stronę.
Jest ona, link do niej jest podany w materiale, który został Wam przesłany, ale ja też ze swojej strony bez żadnego kłopotu doślę tutaj za pośrednictwem Agnieszki czy Kasi taki wzór porozumienia. Tak, pozostałe pytania, które zadaliście w trakcie spotkania, również dotyczyły ubezpieczenia uczniów, także może myślę, że to już jest w miarę jasne, więc nie będziemy może tego powtarzać. Natomiast pojawiło się takie pytanie, czy musimy ubezpieczać wolontariusza, który pracuje na etacie w innej instytucji? Nie jest to uczeń, tylko to jest pracownik jakiejś innej instytucji, chce być również wolontariuszem i czy takie ubezpieczenie jest wtedy konieczne? Tak, ponieważ zapraszamy go do współpracy w naszej bibliotece i zapraszamy go do tego, żeby był działał na naszą rzecz w naszym obszarze, więc też mamy obowiązek zapewnić mu to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą się zdarzyć podczas tej współpracy konkretnej. To tak się czasem zdarza. Ja to podam na przykładzie umów zlecenia, tak, że bardzo często jest tak, że i zawieramy umowy zlecenia kilka i za każdym razem płacimy wszystkie składki i wszystkie ubezpieczenia, bo jesteśmy ubezpieczani przez każdego pracodawcę, z każdą osobę, która nam oferuje współpracę osobno. Więc jeśli chodzi o to NNW, należy je za każdym razem wykupić bądź zgłosić wolontariusza do ZUS-u jako właśnie wolontariusza biblioteki. Dobrze, widzę, że już więcej pytań się nie pojawiło. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to bardzo proszę szybciutko je wpisać, bo czas już naszego webinarium nam się kończy. Wiem, że temat jest bardzo interesujący i z pewnością współpraca z wolontariuszami może przynieść bardzo wiele korzyści dla bibliotek. Ja może ze swojego doświadczenia też miałam okazję widzieć w bibliotekach różne bardzo ciekawe przykłady współpracy z bibliotekami, z wolontariuszami, na przykład z zagranicy, którzy byli na przykład angażowani do tego, by prowadzić konwersacje, by uczyć języków też w sposób taki bardzo mało formalny, bardzo fajny w postaci takiej luźnej zabawy, rozmowy, więc to też jest bardzo fajne. I też niektóre biblioteki wykorzystywały bardzo specyficzne umiejętności, bardzo taką, można powiedzieć, ekspercką, nawet techniczną wiedzę do uczenia na przykład programowania albo druku 3D, albo w ogóle jakichś takich naprawdę bardzo zaawansowanych technologicznie rzeczy, gdzie w bibliotekach bardzo niewiele osób w ogóle miało okazję zdobyć takie umiejętności, a zapotrzebowanie na takie zajęcia rośnie i coraz więcej bibliotek je robi, także też warto pamiętać o takim właśnie zasobie. Także bardzo, bardzo dziękuję Wam za uwagę. Tak jak wspominałyśmy, to webinarium będzie dostępne na stronie Nocy Bibliotek, na stronie www.biblioteki.org. Dołączymy tam materiały dodatkowe, czyli te pliki, które dzisiaj były udostępniane, ale również jeżeli znajdziemy przykładową umowę, no to też tam podamy informacje, źródło, link, gdzie takie materiały. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę Wam wszystkim uczestnikom i za Wasz wkład w treść tego webinarium, bo bardzo dużo ze swoich doświadczeń i te podpowiedzi, przykłady tego, jak współpracujecie z wolontariuszami, są oczywiście bardzo cenne, bardzo przydatne i nam się przydadzą i na pewno innym uczestnikom. Dziękuję również naszej ekspertce, naszej prelegentce Oldze. Dziękuję Kasi za wszelkie informacje na temat nowej edycji Nowych Bibliotek. Dziękujemy. Do widzenia. Ja też bardzo dziękuję. Jeszcze ja? Do usłyszenia.
Jeszcze chcę powiedzieć, że ja też dziękuję i że jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania Was wszystkich i tego, jak czat żył, a wręcz kipiał. I bardzo chcę podziękować Kasi za zaproszenie do wzięcia udziału w tym webinarium i ogromnie Tobie, Agnieszko, za prowadzenie dzisiejszego spotkania. Dzięki. Mogę jeszcze cokolwiek? Mogę? Chcę tylko powiedzieć, że na stronie nasbibliotek.org pojawi się nie tylko materiał z webinarium, ale też dodatkowe materiały o wolontariacie. Na pewno jeszcze do końca listopada pojawi się taka nawet mini publikacja na ten temat. Dzięki wsparciu Instytutu Książki możemy właśnie tak troszeczkę jeszcze się doedukować w ramach Nocy Bibliotek i szerzej. No i oczywiście zapraszam do kolejnej edycji akcji wraz z naszymi partnerami, w tym wspaniałą, nieocenioną Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która nas tutaj dzisiaj gościła.